Jakiś czas temu kupiłeś mieszkanie, które nie przynosi spodziewanych zysków lub zarabia dla Ciebie zbyt mało, albo dopiero planujesz swoją inwestycję w mieszkanie pod wynajem, ale chcesz wiedzieć, jak to zrobić dobrze i chcesz, żeby zarabiało jak najlepiej, przynosiło jak najwyższą stopę zwrotu. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci 5 najczęstszych błędów, które popełniają inwestorzy na rynku nieruchomości, które sprawiają, że ich mieszkania są niskorentowne. Bardzo ważnym aspektem, przez który nie zarabiasz odpowiednich pieniędzy na wynajmowaniu swojego mieszkania, jest kupowanie mieszkania lub remontowanie niepotrzebnie, że tak powiem, z jego maksymalną funkcją. To oznacza, że na przykład bardzo często spotykam się z tym, że osoby kupują mieszkanie dwupokojowe, które ma na przykład 60 metrów pod wynajem. I takie mieszkanie wtedy jest niezwykle drogie. Ja wymyśliłem nawet taką zasadę: kupujący płaci za metraż, a najemca płaci za funkcję mieszkania. Czyli nawet idąc do dewelopera, macie cenę za metr kwadratowy, każdy metr kwadratowy musicie zapłacić, natomiast wasz najemca będzie mieszkał w pewnej funkcji. Także ja przede wszystkim nie polecam Wam robienia dużych, na przykład 40-metrowych kawalerek. Moim zdaniem kawalerka powinna się kończyć na około 32-33 metrach kwadratowych. Tak samo mieszkań dwupokojowych powyżej 50 metrów kwadratowych. Najlepiej, jeżeli mieszkanie dwupokojowe ma do 40 metrów kwadratowych, wtedy jest właśnie taki najlepszy stosunek kwoty odstępnego do ceny mieszkania. Teraz na przykład jesteśmy w mieszkaniu, które ma 31 metrów kwadratowych, a ja zdecydowałem się, że zrobię tu drugi pokój. I zrobiłem ten drugi pokój w tym miejscu, tutaj wcześniej była kuchnia. Dzięki temu wiem, że przyszły klient, który kupi to mieszkanie pod wynajem, będzie w stanie utrzymać nawet 200-300 zł miesięcznie więcej właśnie przez dodatkową funkcję tego mieszkania. Ale bardzo często ludzie podchodzą do tego w ten sposób, że chcą, żeby to było duże. To ja wychodzę z założenia, lepiej kupić dwie kawalerki, albo kupić na przykład mieszkanie 50-metrowe i podzielić je na kawalerki, żeby ta funkcja była po prostu bardziej odpowiednia i wtedy osiągną zdecydowanie lepszy stosunek kwoty odstępnego właśnie do kwoty, za którą kupili mieszkanie. Takie przede wszystkim małe mieszkania stosowne do ich funkcji, czyli na przykład kawalerka do 33 metrów, mieszkanie dwupokojowe do 40-45 metrów, mieszkanie trzypokojowe do na przykład 55 metrów, pozwalają osiągać bardzo wysokie stopy zwrotu właśnie z inwestycji w mieszkania pod wynajem. Oczywiście nie mówię tutaj o produktach luksusowych, o produktach premium, to jest rynek, który rządzi się zupełnie innymi prawami, tam możemy nawet zrobić mieszkanie 120 metrów na ostatnim piętrze, które będzie miało duży salon i na przykład jedną sypialnię i to mieszkanie może się wynająć w astronomicznych pieniądzach, natomiast to jest już troszeczkę takie trochę odstępstwo od reguły. Mówimy o tym, co jest najczęściej spotykane, czyli zarówno mieszkania na rynku wtórnym, mieszkania z rynku pierwotnego, które są dostępne dla większości osób w tym kraju. Właśnie to trzeba robić, żeby na nich bardzo fajnie zarabiać. Wiele osób popełnia ten błąd, że kupuje mieszkanie, natomiast nie optymalizuje kosztów remontu lub wykończenia. To znaczy, takie osoby na przykład robią bardzo drogie kuchnie, stawiają bardzo drogie sprzęty, co jest sprzeczne z tym, żeby dobrze inwestować w nieruchomości na wynajem. Ponieważ pamiętajcie, każde na przykład 20 tysięcy wydane więcej na kuchnię, czy właśnie na osprzętowanie takiego mieszkania, świadczy o tym, że na przykład tak jakby mieszkanie przez pierwszy rok nie pracowało, bo to będzie na przykład kwota, którą będziecie odrabiać dopiero na odstępnym. Pomimo tego, że teraz jesteśmy w mieszkaniu, gdzie jest kuchnia na wymiar, no to też musicie wiedzieć, że to nie jest najdroższa kuchnia, jaka może być. Tutaj mamy akurat fronty z płyty meblowej, są jeszcze znacznie na przykład droższe fronty lakierowane czy fronty akrylowe i to jest pewnego rodzaju optymalizacja. To mieszkanie też docelowo jest przygotowane jako mieszkanie pod wynajem, co prawda nie moje, tylko przyszłego nabywcy. I to wygląda naprawdę bardzo fajnie, natomiast taka kuchnia naprawdę to nie jest duży koszt, ale znam przypadki, gdzie ludzie po prostu budują ogromne, wielkie kuchnie, masa blatu, bardzo droga cena, lakierowane fronty i koniec końców za takie kuchnie płacą po parę dziesiąt tysięcy złotych i to nie ma możliwości po prostu się dobrze zwrócić, bo przeciętna osoba nie ma o tym pojęcia. Ta kuchnia to jak najbardziej dobrze się prezentuje, jest oczywiście na gwarancji, bo została wykonana przez stolarza, który daje gwarancję na swoje prace. I gdyby się coś działo, oczywiście będzie to wymienione. Natomiast nie ma sensu wkładania takiego mieszkania na wynajem nie wiadomo czego. W większości przypadków, o ile to nie jest rzeczywiście taki rynek premium, to się zupełnie nie będzie Wam zwracać. Pamiętajcie też, że też często osoby, które wynajmują, mogą zniszczyć, to nie jest ich
Ważne jest, żeby ten koszt wymiany takich rzeczy, którego no nie pokryjecie z jednomiesięcznej kaucji, no żeby po prostu nie było to problematyczne, żeby wymienić takie rzeczy, żeby w bardzo niskim koszcie można było mieszkanie doprowadzić do stanu przed zniszczeniami. Jeżeli chodzi o ściany, no to najlepiej zastosować gładzie, tam gdzie jest to możliwe. Oczywiście, tak jak zawsze powtarzam, nie na odpadające tynki. Jeżeli są odpadające tynki, trzeba je skuć, wytynkować na nowo i dopiero potem położyć gładzie. Obecnie no, robienie właściwie gładzi jest znacznie tańsze niż robienie stelaży z stelaży aluminiowych i płyt kartonowo-gipsowych w związku właśnie z rosnącymi cenami materiałów. I nie ma tu naprawdę co przesadzać. Nie ma co dawać niesamowitych paneli za 200 zł za metr kwadratowy. To ma wyglądać ładnie, schludnie, ma się ludziom podobać, ale pamiętajcie, że każda złotówka, którą przepłacicie, obniża jakość waszej inwestycji, więc po prostu trzeba to optymalizować. Zapraszam was jeszcze do łazienki. Tutaj też standardowo no, gebelit zabudowany, nawet tu jest taka podstawowa rzecz, zwróćcie uwagę, że tu mamy listwę wklejoną w płytkach, to jest rzecz, na którą niewiele osób zwraca uwagę. Oczywiście można też zrobić płytki, żeby były po prostu wyszlifowane pod kątem 45 stopni, natomiast to jest już droższe rozwiązanie, za które ekipa remontowa bierze dodatkowe pieniądze. Taka właśnie szafka z umywalką czy szafka właśnie z lustrem, to są też po prostu takie podstawowe rzeczy, za paręset złotych dosłownie można kupić, to akurat nie musi być wykonane na wymiar. Tak samo kabina prysznicowa czy płytki, też bardzo często z promocji. To są takie rzeczy, które pozwalają zoptymalizować ten remont. Niektórzy mówią o mieszkaniach, właściwie niektórzy inwestorzy mówią o mieszkaniach, że remontują mieszkanie 35 metrów za 70 tysięcy, gdzie ja jestem w stanie takie mieszkanie w dalszym ciągu przy obecnych cenach wyremontować za 30-35 tysięcy złotych, robocizna plus materiał. Oczywiście do tego doliczam jeszcze kuchnię, natomiast no to z kuchnią jestem się w stanie zmieścić w 50 tysiącach złotych i ze sprzętami bez problemu, więc ja nie wiem, jak ktoś po prostu wydaje na mieszkanie 35-metrowe 70 tysięcy złotych bez kuchni i jeszcze mówi innym, jak to mają robić. Tego naprawdę totalnie nie rozumiem. Bardzo częstym błędem inwestorów, którzy kupują swoje mieszkania pod wynajem, jest bardzo często kupowanie mieszkań w topowych lokalizacjach, czyli w takich ścisłych centrach miast. I dlaczego to nie jest takie opłacalne? Przede wszystkim deweloper, który na przykład musi się tam wybudować, płaci znacznie więcej za działkę w centrum miasta. Tak samo sprawy związane z projektowaniem powodują, że te ceny nieruchomości po prostu są tam nieraz wystrzelone w kosmos. I ogólnie mieszkania w centrum niejednokrotnie są znacznie wyższe niż po prostu w takich dzielnicach, w których jest na przykład zielono, tak jak tutaj, gdzie ten dojazd centrum jest bardzo, bardzo łatwy. I centrum miasta rzeczywiście jest bardzo dobre dla singla, który może na przykład szybko dojść do pracy, na rynek, napić się piwa, natomiast rodziny z dziećmi już bardzo chętnie wybierają mieszkania na uboczu, gdzie jest po prostu dużo terenów zielonych, place zabaw, łatwy dostęp do szkoły, gdzie można przede wszystkim łatwo dojechać w dowolne miejsce o każdej porze. Teraz dlaczego ogólnie uważam, że inwestowanie w takich kluczowych lokalizacjach się nie opłaca? Przede wszystkim dlatego, że jeżeli chodzi o ceny najmu, no to właśnie w takich tańszych lokalizacjach w obrębie danego miasta one są na przykład niższe około 10-15%. Natomiast niejednokrotnie jest tak, że same ceny nieruchomości na przykład w centrum miasta potrafią być dwukrotnie wyższe. Jest to bardzo dobrze pokazane na przykład w Warszawie, gdzie niejednokrotnie ceny w centrum miasta sięgają 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Natomiast ceny w lokalizacjach, gdzie możemy bardzo łatwo dojechać na przykład metrem, tramwajem czy ogólnie komunikacją miejską, są nawet dwukrotnie niższe. No i teraz tak, za ile można wynająć taką kawalerkę? No, podchodząc do tego jako typowo inwestycyjnie, jeżeli wynajmujecie w centrum kawalerkę za 2,5 tysiąca złotych, to żeby mieć tą samą stopę zwrotu, moglibyście wynająć za 1250 zł. A sami wiecie, że to jest bardzo mało. Jeżeli wynajmiecie w centrum za 2,5, to tam będziecie to po prostu na obrzeżach miasta będziecie mogli wynająć w okolicach pewnie 2000 zł. Dlatego starajcie się szukać takich lokalizacji, które są oczywiście dobrze skomunikowane z centrum miasta, ale nie muszą być topowe. Ja bardzo często słyszałem w Katowicach, na przykład ludzie chcieli kupować mieszkania na Koszutce. Okej, ja im je oczywiście sprzedam, bo ja na tym zarabiam i to nie jest dla mnie żaden problem. Ja sam bardzo chętnie kupuję mieszkania w takich lokalizacjach, bo wiem, że one schodzą jak ciepłe bułeczki właśnie przez osoby, które uważają, że tylko tam się wynajmują i nigdzie indziej mieszkanie nie mają prawa się wynająć. Natomiast to jest moim zdaniem podstawowy błąd, bo ja na przykład dużo bardziej niż zainwestować na Koszutce w Katowicach, gdzie teraz za mieszkanie dwupokojowe do remontu muszę zapłacić 300 tysięcy złotych, plus jego remont zapłacę łącznie 350-400 tysięcy i wynajmę to mieszkanie za 1900 zł. To nie jest dla mnie dobra inwestycja, ponieważ mogę kupić na przykład kawalerkę albo dwupokojowe mieszkanie w Gliwicach, mogę kupić za niecałe 200 tysięcy złotych, wyremontować za 50 i mam właściwie tą samą kwotę odstępnego lub na przykład
przykład 50 czy tylko 100 zł niższą, właściwie z prawie połowę mniej zainwestowanej kwoty. Dzięki temu przy każdej inwestycji w najem jestem w stanie wyciągnąć więcej. Wam też sugeruję, żebyście na przykład sprawdzali sobie, za ile jesteście w stanie wynająć mieszkanie w danej lokalizacji. Możecie pododawać takie fejkowe ogłoszenia, zobaczyć, jaki jest odzew klientów i po prostu wybierać lokalizacje, które dają Wam gwarancję najlepszego stosunku kwoty odstępnego do ceny zakupu mieszkania. Bardzo częstym błędem popełnianym też przez osoby inwestujące na wynajem jest stosowanie własnych upodobań przy inwestowaniu. To znaczy, ktoś na przykład mieszka na 80 metrach, więc on uważa, że on w kawalerce nie będzie mieszkał. To jest taki największy błąd, bo okej, ja też nie mieszkam w kawalerce, ale ja wiem, że kawalerka czy małe mieszkanie dwupokojowe daje mi najlepszą stopę zwrotu. Dzięki temu wiem, jakie mieszkanie powinienem kupić, żeby na nim dobrze zarabiać. Natomiast właśnie to jest taki największy problem, że ludzie nie chcą tego słuchać, nie chcą kupować takich mieszkań, które będą dla nich zarabiały, tylko chcą kupować mieszkania wedle własnych upodobań. Na przykład oni chcą mieć mieszkanie z zamkniętą kuchnią, bo oni zawsze mieli zamkniętą kuchnię. Ale teraz dużo bardziej popularne są otwarte kuchnie i połączenie salonu z aneksem kuchennym. Wiele osób chce tak mieszkać w ten sposób. I takie właśnie przekładanie własnych preferencji na dobro inwestycyjne zawsze bardzo się źle kończy. Dlatego są właśnie takie osoby jak ja, czy też wielu doradców, którzy są w stanie powiedzieć Wam, co zrobić, żeby kupić dobre mieszkanie i dobrze na nim zarabiać, a przede wszystkim to wyliczyć. Nie myślcie w ten sposób, że Wy macie dwa pokoje na 60 metrach i Wam się tam wygodnie mieszka, więc to jest idealne mieszkanie dla każdego. To jest idealne mieszkanie dla Was, a mieszkanie, które będzie najlepiej zarabiało, to jest kawalerka do 30 metrów, dwupokojowe mieszkanie do 38 metrów i w ten sposób najlepiej to właśnie będzie wyglądać. Także stosujcie te rady, a na pewno wyjdziecie na tym bardzo dobrze. Ostatnią i najważniejszą rzeczą, czyli błędem, który popełniają ludzie w kupowaniu nieruchomości pod wynajem, jest niesłuchanie mądrzejszych od siebie. Ja w mojej karierze wcześniejszej, zarówno pośrednika, jak i teraz inwestora na rynku nieruchomości, doradcy, wielokrotnie spotykam się z taką sytuacją, gdzie przedstawiam kalkulacje, informuję, dlaczego zakup nieruchomości na przykład w gorszej lokalizacji jest zdecydowanie bardziej opłacalny, albo dlaczego opłaca się kupić większe mieszkanie, podzielenie go na kawalerki, żeby ta stopa zwrotu z najmu była jak najwyższa. Natomiast z drugiej strony widzę po prostu brak zaufania i odpowiedź typu, ale nie, bo tam się nam nie wynajmie, bo tam nikt nie chce mieszkać, bo ja chcę mieć w dobrej lokalizacji, chcę mieć pewność, że to się sprzeda. I po prostu słyszę takie absurdalne argumenty osób, które nie mają o tym pojęcia. Więc jeżeli chcecie skutecznie inwestować w nieruchomości, oczywiście uważajcie, kogo wybieracie, bo prawda jest taka, że wśród pośredników być może 2 lub 3% realnie będzie Wam w stanie doradzić, jaką nieruchomość rzeczywiście warto kupić pod wynajem. Ja się nawet z tego śmieję, bo właściwie na każdym ogłoszeniu nieruchomości wystawionym przez pośrednika jest mieszkanie idealne pod inwestycje. Ja często tak żartobliwie pytam, że co to znaczy, że mieszkanie jest idealne pod inwestycje. Ponieważ u mnie wygląda to w ten sposób, że liczę całkowitą kalkulację, czyli wyliczam ROI, wyliczam, ile mogę z tego mieszkania wyciągnąć w skali roku, jak szybko ono mi się spłaci, jaki będzie mój zysk z inwestycji w to mieszkanie na wynajem i to też przedstawiam wtedy klientowi. Klient otrzymuje cenę zakupu, potencjalny koszt remontu, wyposażenia tego mieszkania i potencjalny koszt odstępnego. Staramy się to zawsze jakoś uśredniać po to, żeby właśnie dla klienta wybrać najlepszą opcję. Natomiast kiedy ja z drugiej strony słyszę, że po prostu oni i tak wiedzą lepiej, oni chcą kupić nieruchomość, bo tak im się wydaje, no to wtedy wiem, że tutaj nie ma za dużego pola do współpracy. Więc jeżeli chcesz zainwestować w nieruchomości, chcesz to robić z głową, możesz śmiało do mnie napisać, na pewno jestem w stanie Ci doradzić, co kupić, żeby Twoje nieruchomości były jak najbardziej opłacalne, zarabiały dla Ciebie jak największe pieniądze, a jeżeli nie chcesz tego robić sam, to z chęcią przygotuję taki produkt inwestycyjny na rynku mieszkaniowym, który zarobi dla Ciebie bardzo, bardzo duże pieniądze. Zbliżamy się już do końca tego odcinka. Bardzo Ci dziękuję, że byłeś ze mną od tego momentu. Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę, komentarz. Jestem bardzo ciekawy Twojej opinii, jaka jest na temat tego, co powiedziałem. Pokazałem Ci dzisiaj 5 rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę, jeżeli chcesz skutecznie wynajmować mieszkanie i czerpać z niego naprawdę fajne zyski. A jeżeli nie masz ochoty zajmować się tym osobiście, zapraszam do mnie, przygotuję dla Ciebie produkt, który będzie dla Ciebie naprawdę fajnie zarabiał, który będzie na pewno przynosił znacznie większą rentowność, niż jeżeli zrobisz to sam. Jeszcze raz dziękuję za udział w tym odcinku i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymaj się, cześć!